Cześć, witam w pierwszym odcinku The Forest. Zacznijmy naszą przygodę. Bierzemy siekierkę. Jemy wszystko, czego nie dojedli inni. Same pyszności. I weźmiemy wszystko, co się już truposzom nie przyda. Buteleczki. Lista podróżujących. Już więcej nie zjemy. Nie ma po co. Oczywiście zbieramy, co tylko się da. I zaczynamy. Chyba tak jak... Dzień dobry. Tak jak każdy od otwierania tych skrzynek. No, wiadomo. Jest jeziorko. Ale jakoś nie jestem przekonany do niego. Roślinki na pewno się przydadzą. Wszelkie ziółka należy zbierać. Sobie potem zaparzymy herbatkę z nich. Ręce nie uniesiemy. Podałoby znaleźć dobre miejsce. Kamieni też nie. Dobre miejsce na rozpoczęcie naszej przygody. No to czeka nas wędrówka przez las. Chciałbym takie miejsce, żeby po pierwsze było równo, a po drugie, żebyśmy byli nie byli odsłonięci za bardzo. Co my tu mamy? O! O! Jest brzeg. No, tam są jakieś kontenery. Jeżeli będziemy rąbać drzewa, to będą nam się staczały tutaj. No to fajnie. O, tamto drzewo mi się bardzo podoba. Tamto po prawej stronie, co widzicie w oddali. Tamto w oddali, nie wiem czy dobiegniemy tam. Chyba tak. Żeby nas tylko wieczór nie zastał. Żadnej zwierzyny. A zdawało mi się, że coś tam widziałem. Już przewidzenia mam. Drzewo takie tam samotne jest. Samotne jak ja na tej wyspie. Dobra. No to idziemy chyba do niego. Tylko że problem będzie z doniesieniem drewna w tamtym miejscu. No, a tutaj? Namiot. O, jakaś kotwica wielka. Rekiny się opalają. Jeżeli możemy to użyć, tak jest, do spania, możemy, no to super, no to w takim razie, żeby przed jakimiś pierwszymi atakami się zabezpieczyć, to można zacząć budować coś tutaj. Co my tu mamy? To tak. Zaczniemy. Ogródek by nam się na pewno przydał. Jedziemy z koksem. No. Mamy krzepę. Proszę bardzo. Nie ma lipy. Aż bym dostał. To musiało zabolać. Dobra. No, bierz, bracie. Dwie bele na jeden raz. No big deal.
Nie wiem jak się sadzi. Pewnie coś do sadzenia trzeba jeszcze mieć. No. Z tego chyba nic nie zrobimy. Okej, okay, ale jest już gotowe chociaż. Na pewno przyda się coś do gromadzenia wody. Potrzebujemy jeszcze żółwi i skorupy. Nie widzę żółwi. A mi się chce pić. No cóż. Mus to mus. Nie przydało się ogrodzenie. Tak prawdę mówiąc. No, jeszcze ewentualnie suszarnię byśmy sobie zrobili, żeby było co jeść. Super. Co dalej? Chyba przydałby nam się ognisko. No, niech będzie, że tutaj. Brakuje patyczków. Et voilà. Jak to się stawia? Klik. Klik. Trochę techniki, człowiek się gubi, nie? Okej, gotowe. Pięknie. Teraz wracamy do drzwi. Mi się nam bardzo przydały drzwi. Pięknie. Miał wyjście z domu na plażę. Stawię sobie do sobowy. O, mamy gości. Ja nie spraszałem. Koleś? Nie fikołkuj mi tutaj. O, jest też kolega. Dawaj go. No i po co było fikać, panowie? Cicho, cicho. Jeszcze coś gadacie? Ale brutalnie. Dobra, trzeba się wykąpać. Ach, żeby w rzeczywistości tak szybko doszło. Zda się ich spalić jakoś? Chyba nie. Albo przynajmniej ja nie umiem. Dobra. Muszę zbudować ściany, zanim kolejni goście przyjdą. No dalej, to jest chyba trochę nierówny teren. Wszystko mi tak skacze. Miss click na początku. Co? Czy będzie ok? Chyba tak. Chyba będzie w porządku. Ognisko zapalę, gdyby kolejni goście wpadli. Przynajmniej krótko będzie. Ciepła atmosfera. Dobra. Coś zjeść i po drewno. No, raczej trzech nie podniosę. Za mały w barkach jestem. Dobra, kolejna ścianka jest. Coraz bliżej wymarzonego domu. Kolejną trzeba doczepić do tej. Trochę tu nierówno. O. Dobra, dobra. Uciekamy, 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 uciekamy.
No, podejdź. Matko, jakie dźwięki. Jestem przerażony aż. Sobie poczekam. Księżyc jeszcze nisko, tak więc. Noc młoda. Matka, ale ciarki mi przychodzą, jak oni tu się drą mi za plecami. Ale chyba są za głupi, żeby ominąć ścianę. Patrzcie tylko na ich szajbusów. Nie. No co zrobić? I z nimi się bić? Czy nie? No i było co najmniej dwóch, ale wydaje mi się, że trzech, bo tam jeszcze była ta kobieta. Chyba coś zjem i... O matko. Chyba coś zjem i do walki, do boju. Straszne są te krzyki. Noc nie minie. A może się prześpię, może pójdą. A jak mnie zatkują w nocy? O, to na pewno da się podpalić. Dawaj. Masz. Płon. Jest. O, o, o. Ogień się kończy. Ogień się skończył. Oj. Jak to się podpala? Chyba nie tym. Tym też nie. Oj, chyba to nie da się podpalić. Szybko. Czy to się bierze? Won, poszli mi. Spadłowa. Szybko, weź. O, dobra, macie przerąbane. Bardzo ich dużo. Tak jest, leżysz. Jednego mniej. Oj. Uciekamy. Okej, szybko najeść się. I... Chyba nie umiałem mijać ścian. Ale mi serce wali. Może prześpię się, co pójdą? Chyba się udało. Póki co cisza. Okej, zjeść coś. O, tutaj są lekarstwa. Dobra, śmiecali. No, o, jakieś śmieci zostawili. O, dziękuję bardzo. Uff. Dobra, przyznam, że trochę się wystraszyłem, trochę się bałem. To była pierwsza noc, ale już było strasznie. Dobra, trzeba odkończyć naszą ścianę, bo kolejnym razem nie zamierzam się chować, tylko zamknąć drzwi. Oszczędziłem wam trochę czasu i ostatnie drzewa, które donoszę. Super. Nie da się tam przejść? Chyba się nie da. Okej. Ach, pięknie. Trzeba było iść na architekturę. Albo budownictwo. Dobra, idziemy sobie na wycieczkę krajoznawczą. Pozwiedzamy trochę terenu. Wydawało mi się, że tu widziałem jakieś domki. No, to musiałem się zdawać, to widocznie te kamienie były. Ja się już bałem, że tak blisko wioska jest. Nic nadzwyczajnego. Dobra, to może pójdziemy do tego drzewa samotnego. Samotne drzewo, to mi się wydaje, że nie jest chyba takie zwykłe, zresztą wygląda trochę na trochę większe. No, zobaczymy. Gdybym tam zbudował dom, to miałbym problem z przeniesieniem drewna. Tak więc nie było sensu budować tam.
No, myślałem, że to jakieś sporo na ziemię. Tu nie było sensu tam budować. Zresztą to drzewo jakieś tak, nawet kształtem jest inne. Zobaczcie, taka ta korona szeroka, nie jest wąskie. O, i są te znaczniki tych szaleńców. O, o, dziękuję, dziękuję, dziękuję za materiały. O, to nie wiem co było. O, patrzcie, tam łódka w oddali. Okej, okay, jeszcze jedno tam. Tam jest łódka. No, zaraz się tam wybierzemy. Jestem bardzo ciekaw, co tam będzie. Może jakiś bogacz na wakacjach jest. Dobra, a co z tym drzewem? Trzeba to spadać. Czy ja mogę je ściąć? Trzeba najpierw w nie trafić, żeby je ściąć? Nie, nawet trafić w nie nie mogę. Jest tak wielkie, że nie mogę w nie trafić. Dobra, dobra. Jest tu coś ciekawego? Chyba nie. Dobrze. No to w takim razie idziemy w stronę łódki. Idziemy w stronę jachtu. No a. Pięknie zejście nam zeszło. Nam wyszło. Jeszcze żółw, jakby jakiś gdzieś był, to w ogóle byłbym tak zadowolony. Ale nie ma. Ani śladu żółwie. No dobra, no to co? Płyniemy na przełaj. No tak, no. Co z tego, że stać się nam w wodzie? Póki co w tej grze nie widziałem żadnych morskich stworzeń, tak więc czuję się bezpiecznie. No, za szybko to my nie pływamy. Okej. Okay. Myślałem, że to nie my czy coś. Wytrzymałeś, szybko spada. Od razu przybyło mi energii. Szybko do skałki, do skałki, do skałki. Dobra, pierwszy raz spotkanie się z rekinem. Spotkanie bliskiego kontaktu. O, o, widzę, od razu siły przyszły, jak strach zajrzał w oczy. Dobra. Dobra, 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 trzeba się uleczyć. Czy gdzieś ten rekin tutaj nas czyha? Skakuj, skakuj, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okej. Szybko, gdzie on jest, gdzie jest, gdzie jest? No. Może się odpuścił. Ale i tak proponowałbym płynąć jak najszybciej do łódki. Myślę, że wejście jest z tyłu. Dawaj, 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 bo nas znowu ugryzie. Akurat nie wiem, jak się walczy z rekinem, tak więc wolałbym z nim nie walczyć w ogóle. I o, proszę, jest wejście, no, no. Wskakuj, wskakuj. Jest. Piękny statek. O, o, gazetka. Taka muzyka nastrojowa. Fajnie. Będzie co czytać. Super. Też się cieszę. Co my tu mamy? O, ile rzeczy. Sprawdzę, czy tu nikogo nie ma. Ktoś jest, ale... Chyba kolejny. Tam jakaś muzyka. Jakie zdjęcie. Ktoś... Nie, cztery nogi ma? Ten pan się chyba spalił ze wstydu. No, myślałem, że zaciąłem. No, ładnie, ładnie tu masz. Pożyczę sobie czaszkę. Chyba nie będziesz jadł już. Wysmażona na patelni. No, jak można zapisać, to czemu by nie? Na tych poprzednich save'ach sobie zapiszę. Okej. Okay. Dobra, co tu jeszcze było? Kaseta. I mleko. O, ktoś zaginął na mleku. No... Nie wiem, czy to jest katastrofy, bo w takim razie skąd by tak szybko zrobili opakowanie z mlekiem i dlaczego akurat z tym gościem? W ogóle kto to jest? O, o, lina. Super. Jedna rzecz do zrobienia mniej. Dobra. Dobra. Płynąć chyba tym się nie da. A szkoda. Naprawdę szkoda. Może nam jakieś do ucieczki tu będzie potrzebny. Nie wiem, na koniec gry czy coś. Kaseta. Dlaczego się na pewno przyda? Dobra, a gdzieś te zdjęcia są? Nie wiem. Służyłem ten kanister. Aha, do czegokolwiek on był. Aha. Okej. No dobra. Nie, budować nic nie chcę. Chociaż gdybym ścianę wybudował tak tutaj na boku jacht. O, to w ogóle są informacje o craftingu. Ja tego nie przeczytałem. No widzicie, dlaczego tak słabo gram, bo nie czytam poradnika. Coś tu w notatnikach, o, jest to zdjęcie.
Dalej. O, super. Całą gazetkę wziąłem i widziałem taki skrawek, żeby go przylepić do zeszytu. No brawo, brawo. Okej, okay. No to chyba wracamy. Też na szybkiego, żeby nas nie dorwał ten rekin. Dawaj, dawaj. Dobra, prawie na brzegu. Dawaj. O. Są walizki, super. To sobie je nie w taki sposób. Je otworzymy, ale trzeba nie trafić najpierw. O, pięknie, zegareczek był. Kolejne, ładnie otworzone. Oczywiście wszyscy pakują batoniki do walizek, oczywiście. O, i nawet żółwie są. Super, bo akurat z grupy potrzebowaliśmy. Zakradnę się, zakradnę i ciach. Oj, chyba. Chyba nie tak się robi. A, o. Ach, ta fizyka. To może jeszcze tego. Kurczę, coś z celnością mam problemy. O, jest. Dobra, ale o. Nie mogę podnieść drugiej skorupy. O, a gdybym jeszcze tą mewę. Dobra. No, cóż, odleciała. A chciałem też jeszcze na obiad wziąć. Zrobić gołąbki z mewy. Fajnie. Ktoś wie, po co są te piłki? Nie wiem. Ale już odwracają uwagę. Dobra. Chyba trzeba wracać do domku. Im szybciej, tym lepiej. O, tam już widzę pana mutanta, czy jakiegoś innego gościa. Dobra. To ja nie chcę z nim się spotykać w ogóle. Nie mam ochoty na żadne bliższe spotkanie. O, tu jest jeziorko, cały czas było. Tego nie widziałem. To dobrze, to już wiem, gdzie będę chodził po wodę. Co? No, nie wiem. Zdawało mi się, że jakbym się poślizgnął, czy potknął. Dobra. Co, lecimy do domku. Lecimy do domku. Okej, od razu czuję się bezpieczniej. Coś, okej. Gdzie? Gdzie? Nie. 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 Gościu, robisz w moim domku? Dobrze ci tak, włamywaczu jeden. Muszę ścianę naprawić przez ciebie. Nawet cię trafić nie mogę, gnoju. Dobra. Okej. Uff, uff, uff. Dobra. A to nie wiem, jak on tu się pojawił, ale liczę, że to był błąd gry, a nie, że sobie po prostu wszedł. Ja nie wiem, czy nie mogę otwierać drzwi, czy nie. Ech, dobrze, mam nadzieję, że nikogo więcej tutaj nie spotkam. Okej. Okay. Czy ja mogę to im mięsko wrzucić? A nie, to można tylko upiec chyba. No to idziemy położyć to na ognisko. Przyszłościowo, niech się już smaży. Proszę bardzo. Raz. I dwa. Dobra, będzie na obiadek, będzie jedzonka. Dobra. I tym optymistycznym akcentem zakończymy ten pierwszy nasz odcinek. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.